Dobry wieczór, Marian Maciejewski. Zapraszam na przegląd medialny. A oto moi goście, Tomasz Kozłowski, Fakt, Damian Filipowski, tu Wrocław.com i Damian Zdancewicz, Radiogra. Dzień dobry, dobry wieczór. Wczoraj we Wrocławiu był wiec przeciw faszyzmowi. To odpowiedź na reakcję władz, która mówiła, że rasistowskie transparenty podczas Marszu Narodowców to tylko margines marginesu. No więc margines czy problem? Margines. Nie mamy chyba, nie wiem jak moi koledzy, ale ja nie spotykam się nawet tak z faszyzmem ani innego tego typu wydarzeniom. Okej, wracamy do tego tematu co roku podczas Święta Niepodległości, ale są to zdarzenia takie wyjątkowe i bardziej pojedyncze wypadki grupy osób takiej dość oderwanej od rzeczywistości niż, nie wiem, wielki, poważny problem. Przynajmniej w moim odczuciu, nie wiem. Narracja rządzących o tym, że jest to margines, do mnie w ogóle nie przemawia z jednego podstawowego powodu, takiego, że pedofile też są marginesem w tym społeczeństwie i to, co mamy nie zwracać uwagi na pedofilów, no naprawdę, nawet jeśli jest to margines, bo oczywiście jest i oby tak zostało, to trzeba go robić wszystko, żeby ten margines się w ogóle nie pojawiał, tak? A wychodzenie z takimi hasłami na ulicę, jakie tutaj oczywiście na marginesie były widoczne przy okazji różnych marszów, szczególnie tych ludzi, którzy nazywają się patriotami, no to powiem szczerze, że przyprawiają o ciarki, bo w tym roku było ich powiedzmy, nie wiem, 5 tysięcy, w przyszłym roku będzie 10 tysięcy. Margines od 5 tysięcy, zakładamy, to jest 500 osób, od 10 już jest tysiącem. No i ale ci ludzie później gdzieś po tym marszu idą, gdzieś pracują, gdzieś się spotykają i to przechodzi z jednego na drugiego, więc dla mnie w ogóle określanie tego jako margines i nie przykładajmy do tego wagi, bo 9 tysięcy ludzi nie ma takich haseł na ustach czy na transparentach, no okej, jest dobra, nie miało, ale 1000 miało, no to zróbmy coś z tym 1000, a nie udawajmy, że tego nie ma, to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest zachowanie policji, tak, która niestety, według mojej oceny, nie reagowała dobrze na to, co widziała, na to, co działo się na ulicach. Do policji jeszcze dojdziemy. Każde wydarzenie, każde negatywne zjawisko, które się upowszechniło, kiedyś było zjawiskiem marginalnym. To, że to zjawisko jest marginalne, to nie jest żadne usprawiedliwienie dla władzy, bo myślę, że zjawiska marginalne łatwiej zwalczyć niż takie, które są już powszechnym problemem. Jak będzie za późno. No właśnie, tak. Więc skoro to jest margines, dobrze, trzeba się tym marginesem zająć, a nie mówić, że ten margines jest marginalny, więc nie jest problemem. No nie, no jest problem. Cieszę się, że mówi się o tym jako marginalnym problemie, tylko trzeba coś z tym marginalnym problemem zrobić, zanim, tak jak kolega powiedział, ten problem przestanie być marginalny. I to, co wczoraj właśnie było mówione, że od tego się zaczyna, a później już jest za późno, żeby sobie z tym poradzić. Powiedziałeś o policji, ale do tego jeszcze Piotr Rybak, skazany za spalenie kukły Żyda, trafił do więzienia. Dostał wcześniej, miał zgodę na odbywanie kary 3 miesięcy pozbawienia wolności w systemie nadzoru elektronicznego, ale sąd zdecydował się cofnąć tę zgodę. No uważacie, że dobrze? Tak. Oczywiście, ja bym nie przesadzał tutaj też z pochwałami dla sądu, bo też dojdziemy w pewnym momencie do chorej sytuacji, po prostu sąd zrobił to, co powinien, tak? Dostał, mógł skorzystać z dobrodziejstwa dozoru elektronicznego pan Rybak, zachowywał się w sposób skandaliczny, łamał te postanowienia i te obietnice, które dał sędziemu, więc trafił tam, gdzie powinien trafić parę miesięcy temu. Jakby tutaj jak najbardziej dobrze się stało, może to ten pobyt za kratami i co by nie było krótki, skłonił go do refleksji. No jeszcze 52 dni od... Tak, powiedział, a to jest temat, który już kilkukrotnie to poruszaliśmy, tak? Najpierw był chyba rok, tak? Później zostało 10 miesięcy, później było stan do 3 miesięcy. Ale prokuratura chciała pracę społeczną, ograniczenie wolności. Sąd w pierwszej instancji 10 miesięcy, drugi zmniejszył do 3, a później postanowienie wydał to już skrócenie tego wyroku było tematem dość takim... kontrowersyjnym, tak? Teraz no, dostał proste wytyczne, których nie przestrzegał, więc decyzja o areszcie miał szansę. Najbardziej. To jest człowiek, który trochę czuł się jakby wręcz uniewinniony dzięki temu, że udało się wywalczyć na niego dozór. Dziękował sądowi i ministrom, jakiemu i więc, no to jest
No wiem, że to jest bardzo mocne słowo, którego za chwilę użyję, ale to jest głupota zachowywać się w ten sposób, wiedząc, że jest się ukaranym, ma się dozór elektroniczny, który w każdej chwili może zostać zmieniony na karę więzienia, a mimo wszystko publikować takie rzeczy w internecie, jakie on publikował. Bo to było, że chciał wydłużenia tego czasu wolnego, żeby mógł uczestniczyć w tym przemarszu. Ten czas wolny był tak. Do tego, że mógł pracować. Mógł pracować. Nie, żeby uczestniczyć w marszu. Tak, ale ja rozmawiałem z sędzią na ten temat i powiedział, że to się tak powszechnie mówi, ale jeśli ktoś na przykład chodzi do kościoła na godzinę 21 i wykaże, że on rzeczywiście praktykuje, codziennie jest w kościele, no to wtedy można to uwzględnić. Więc tutaj ta praca, bo to mnie to samo rzuciło się w oczy, że praca to jest nie tylko pewne obyczaje, zwyczaje, które no, wtedy sąd to może uwzględnić. Ale tutaj wiadomo, że nie chodziło o zwyczaje, tylko o udział w demonstracji. No naprawdę, no to, jeżeli ktoś nie uszanował takiej szansy, żeby jednak mimo wszystko, mimo tego skazującego wyroku, cieszyć się w miarę względnie wolnością, no to naprawdę jest tylko sam sobie winien. No to... Mnie przede wszystkim uderzyło obrażanie... kuratora sądowego? Nie. Prezydenta i pierwszej damy. No, tak. Można się zgadzać, nie zgadzać, można popierać, nie popierać, ale szanować prezydenta tego kraju trzeba, bo niestety do niczego to nie prowadzi dobrego, jeśli przestanie się go szanować. No a no, pan Rybak sobie pozwalał na... skandaliczne. Ja jak zobaczyłem ten film w internecie właśnie, w którym on tam obrażał właśnie naszego prezydenta i jego żonę, no to tak sobie pomyślałem, że no to myślę, że raczej długo nie pobędzie na wolności. No i jak się okazało, w sumie półtora dnia później sąd zadziałał, więc... Ale też wobec kuratora sądowego był mało elegancki, bo ta forma rozmowy, formę można odebrać jako groźbę wobec kuratora, tak sąd stwierdził. No i tym się zajmuje wymiar sprawiedliwości, tymi jakimiś tam jeszcze jego słowami wobec kuratora. Tak. Więc być może, być może to nie skończy się tylko na 3 miesiącach za spalenie kukły Żyda. Dobrze, policja. No właśnie, powiedziałeś wcześniej o zachowaniu policji, ale myślę, że masz dużo do powiedzenia, ponieważ jesteś autorem tekstu Zwolniony komendant prezesem. To jest poniedziałkowy fakt, skandal po śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie. To może powiedzmy, bo można to powiązać, w ogóle zachowanie policjantów podczas demonstracji czy tego przemarszu plus zachowanie policjantów w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. To nawet można jeszcze rozszerzyć o parę innych rzeczy, natomiast przez długi czas ja byłem przekonany, że gdzieś tam zajmując się sprawą śmierci Igora Stachowiaka na komendzie, na komisariacie, że jest to faktycznie... Tak jak już tu mówiliśmy, jakiś tam margines zachowań w policji oczywiście, tak? Że to są błędy, których nie da się uniknąć, jeśli w formacji jest tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tak? Wiadomo. Natomiast to coraz bardziej niestety przypomina działanie policji, coraz bardziej we mnie skłania, raczej budzą się we mnie takie jakieś dziwne skojarzenia i nie, zastanawiam się, gdzie to wszystko nas doprowadzi. A takim najprostszym przykładem jest ostatnia sytuacja. Gdzieś przeczytałem, że policjanci wystąpili do sądu o to, żeby jednemu z fotoreporterów Gazety Wyborczej zakazać przez 2 lata wstępu na imprezy masowe. Powód jakiś tam prozaiczny, bo fotoreporter nie chciał wypakować podczas wejścia na mecz sprzętu fotograficznego. Poprosił o to, żeby ochroniarz mu dał możliwość jakiegoś płachty czy jakiejś plandeki. Chciał, żeby policjant żeby na ziemi tak postawił drogi. On odmówił i oczywiście jak najbardziej znając charakterystykę zawodu fotoreportera, jak najbardziej jestem w stanie to zrozumieć, że nie chciał wykładać tego na goły beton. Zamknięto go chyba w areszcie na 24 godziny. I później policja stosuje wniosek, żeby mu zakazać przez 2 lata wejścia. No to jest absolutnie skandal, bo z drugiej strony mamy właśnie takie zachowania, jak widzieliśmy we Wrocławiu czy w Warszawie, gdzie ludzie niosą transparenty po prostu z ohydnymi hasłami. Oczywiście jest to margines. Natomiast na ten margines policja stojąca na chodniku nie reaguje. Do tego zaraz przejdziemy. To jest kolejna sprawa, czy to, o czym mówił Tomek przed chwilą, czy to, do czego się odnosisz. Coś, co
tak powiem, niszczy zaufanie publiczne do funkcjonariuszy, tak? To właśnie powoduje takie właśnie zachowania marginalne, które są osoby, które nie mają żadnego szacunku, żadnego respektu dla właśnie służb, które z natury powinny być, z reguły powinny być dla obywateli, prawda? I powinniśmy czuć do niej zaufanie, a gdy mamy coraz to kolejne takie właśnie sytuacje, no to wpływa na to, że no wiele osób nie szanuje tych służb i to jest chyba największy problem związany. No właśnie, bo z jednej strony musimy pamiętać o tym, że jeżeli zajmujemy się jednymi marginesami, to trzeba też pomyśleć o tych marginesach, które są w naszej formacji, tak? I teraz też pytanie, czy to jest tylko margines? Można powiedzieć, że to jest margines i się tym nie przejmować, czy jednak trzeba by było się tym marginesem zająć? Pytanie właśnie, czy to faktycznie jest margines, czy może jakiś problem systemowy? Bo jeżeli jest jakiś problem systemowy z odpowiednim wyciąganiem konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za pewne naruszenia, widzimy, że może być taki problem, no to wtedy to, że widzimy jakieś marginalne zjawiska, te marginalne zjawiska wcale nie muszą być same w sobie marginalnymi zjawiskami, tylko po prostu objawem czegoś większego. A propos tej sytuacji akurat, co mówisz, wyciągania konsekwencji, to niestety ja mam takie wrażenie, odczucie, że w przypadku ludzi odpowiedzialnych za policjantów, którzy przekroczyli przepisy przy zatrzymaniu Gora Stachowiaka, nikt tym policjantom, tym policyjnym szychom krzywdy zrobić nie chciał. Nie mówmy o krzywdzie, tylko właśnie wyciągnąć... Ale krzywdę oczywiście w cudzysłowie, tak. I właśnie, bo wczoraj Władysław Frasyniuk na tym wiecu mówił, apelował do policjantów, że ci na górze, oni sobie dadzą radę. Natomiast całe odium tej niechęci spadnie na tych policjantów, tych najniższych, tych szeregowców i tych posterunkowych. I tutaj właśnie jest jakby dowód, że ci sobie poradzą, wicekomendant wojewódzki policji po aferze z Igorem Stachowiakiem został zwolniony i został prezesem spółki komunalnej w Szczegomiu, co najważniejsze, bez konkursu. To jest twój tekst. Tak jest. No jakby... Czyli nie tylko jest ochrona ze strony państwa, ale też nawet lokalne. Ci na górze sobie radzą, żyją tak, spadają na cztery łapy, tak. A ci na dole za to obrywają, no i nie ma zaufania do... Tak, i pytanie, jak to, co dzieje się z tymi na górze, którzy zawsze sobie poradzą, na których nie spada żadna taka odpowiedzialność, jeżeli już to najwyżej fasadowa, pokazowa, jak to działa na to kto znajduje się właśnie na tych najniższych szczeblach. No to widzimy, kto jest dobierany na ulicach. Dobrze, zmieniamy temat. W ratuszu, w galerii wybitnych wrocławian odsłonięto popiersie Tadeusza Różewicza. I właściwie to jest trudne do komentowania, bardzo dobrze. Ale kogo wyście widzieli w takiej galerii wybitny wrocławian? Bardzo ryzykujesz tym pytaniem, bo tak. Wychodzimy z takich tematów, że dzielimy się na Polskę A i Polskę B, więc nie wiem, czy wskazywanie kogoś do takiej galerii byłoby bezpieczne. Nie, bo to nie jest kwestia polityki. Ale tak w formie żartu. No, ja tak. nie mógłbym zapomnieć o Adamie Wójciku, jako że trochę się wywodzę z koszykówki, więc na pewno Adam Wójcik zapracował na takie miejsce w takiej galerii. Jeśli pozwolisz, od razu wskoczę. Robiłem sondę uliczną i też padły głosy, że Adam Wójcik, ale to nie jest jedyny sportowy. Ale pojawia się Adam Wójcik, to tak. Gdzie jest jeszcze Maciej Zieliński w takim razie? Więc ale żyje na szczęście, niech sobie żyje jak najdłużej. Ale Wanda Rutkiewicz też jest, więc jako sportsmenka. Jest dużo wybitnych wrocławian i myślę, że dużo byśmy znaleźli kandydatów i kandydatek do tego, żeby się aktorów w niej znaleźli. Ja szczerze mówiąc nie mam propozycji na takiego kandydata, więc myślę, że jeszcze przed wieloma ludźmi, którzy mogliby się tam znaleźć, dużo pracy i dużo tego, żeby to udowodnić, że tam mogą być. Ja mam w głowie całą listę osób, które mogłyby się znaleźć w takiej galerii sław, ale pozwólcie, że ja właśnie tę listę zostawię w swojej głowie, ponieważ wymieniając choćby część, zawsze będzie to pytanie, a co z tą resztą? Czy oni są mniej zasłużeni, czy nie mniej? No nie, no jest, mamy to szczęście, że żyjemy w mieście na tyle inspirującym, które wychowało naprawdę wielu wielkich ludzi,
że no mamy z czego wybierać, można powiedzieć. I tutaj jest tyle zmiennych, tyle racji. Czasami trzeba kogoś wyróżnić, może nie ze względu na to, co on dokonał, ale może ze względu na to, w jaki sposób jest inspirujący dla innych w obecnych czasach albo na pewnych płaszczyznach. Kto jest wielki ze względu na to, że przełamał jakieś swoje na przykład bariery, więc nie odważę się w tak krótkim programie wspomnieć chociażby o kilku nazwiskach, bo to jest coś, o czym można by było, myślę, zrobić cały telewizyjny cykl. Wybór jest szeroki, więc... I pewnie, w tej chwili jest około 30 po pierwsi. Ale mogę powiedzieć, będzie, że tak. Wójcik także jest na tej liście, więc... Bardzo dobrze. No, na pewno. Skoro już został tutaj wywołany. Minister Ziobro odwołał wiceszefa apelacji profesor Jacek Gołaczyński. Jest pierwszą dolnośląską ofiarą pisowskiej ustawy o ustroju sądów powszechnych. Czy może znacie przyczynę? Ja szukałem, rozmawiałem z sędziami, powiedzieli, że tylko komunikat na stronie sądu apelacyjnego, a tam jest właśnie komunikat, że zgodnie z ustawą, że minister Ziobro ma prawo odwoływać, no to po prostu odwołał i no tyle. Tak, no tutaj i dlatego tak. Nie powinieneś szukać przyczyny. No właśnie, jeśli... tutaj koledzy z Gazety Wyborczej, kolega Jacek Harukowicz też szukał i też się nie doszukał. No nie, no, jeśli, nie... jeśli ustawa daje takie narzędzie panu ministrowi, czyli to może z niego korzystać. I korzysta jak najbardziej. No, także Marian, nie szukaj uzasadnienia, bo nie znajdziesz. Nie szukam. Myślałem, że może macie jakieś dojścia, przecieki, może gdzieś, bo czasem różnie to bywa. No, ty też tutaj poustalałeś różne rzeczy, o których no, nie chcesz źródeł nie na pewno jest ustawa, która mu to ustawa, umożliwia, to... więc po prostu z niej skorzystał. Nie wiem, czy jest sens szukania jakiegoś drugiego dnia. Ale warto o tym wspomnieć, bo jest to... Oczywiście. Jest to trochę przykre, bo rzeczywiście jest to postać wykładowca akademicki, profesor, postać na pewno zasłużona dla prawa. Wcześniej jest sędzia sądu okręgowego, teraz wiceprezes akademicki. Bardzo ciekawe, no można uzasadnić po prostu, bo tak. No niektórzy to całe życie tego uzasadniają wszystkie swoje decyzje. Czyli ale dobrze jest o tym po prostu wspomnieć, że jest bez uzasadnienia został odwołany. Tutaj jeszcze krótko. Kamienica na Wyspie Słodowej została sprzedana za 9,5 miliona złotych. Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7, która chciała, żeby miasto było właścicielem i żeby przekazało organizacjom pozarządowym, no troszkę jest, troszkę bardzo niezadowolone. No nie dziwię się, bo przeszła dla nich okazja koło nosa, ale jeżeli nie mieli pomysłu, żeby dobrze to miejsce zagospodarować, a miasto znalazło firmę, która ma konkretny pomysł, zapłaciło duże pieniędzy, tak, bo to jest kwota wyższa niż kwota wywoławcza. Tak, 6,7 wywoławcza, a 9,5 miliona. Jest na to plan. Okej, plany były różnie realizowane przez prywatnych inwestorów. Mamy przykład chociażby dworca PKS, który troszeczkę plan się zmienił niż wcześniej obiecane rzeczy, ale... Na przykład dziura kołostynu. Albo kolejna tak. Właśnie dziura kołostynu, teraz centrum sportów triatlonowych, jak to złośliwie się mówi. I siedlisko Kumaka. O. Szkoda, że tak się skończyła sprawa kamienicy na Wyspie Słodowej. Mogło być tak, że faktycznie coś tam bardziej użytecznego społecznie się tam pojawiło, aniżeli prywatna inicjatywa. Ale trzeba przyznać, że troszkę aktywiści też tutaj zawiedli, bo plany, które oni przedstawili miastu, oczywiście mogą tłumaczyć się tym, że miasto nie było do końca przychylne, ale zabrakło trochę konkretu. Bo oni chcieli, żeby to było non-profit. Ale to już skończmy temat. Mamy konkretnego inwestora, który zapłaci za to duże pieniędzy i będzie to utrzymywał. Gdyby to była, nie wiem, stowarzyszenie, byłoby non-profit, musielibyśmy na to płacić, tak? A wiemy, że tych pieniędzy ciągle brakuje, więc... Ja też bym powiedział tutaj w końcu, że ja się na przykład bardzo cieszę, że temat kamienicy się zakończył, została sprzedana i teraz czekamy na to, co tam będzie. Za dwa lata ma się, do dwóch lat ma się zacząć. Wtedy będziemy mogli mówić, czy dobrze, czy źle. Tak? Chciałem coś wspomnieć na temat jarmarku, na temat historii jarmarków. Dzisiaj już nie zdążymy, ale za tydzień o tym powiem, od kiedy są w ogóle jarmarki, w których miastach najdłużej w Europie gdzieś znalazłem. Miasto dalej nie zarabia na jarmarku. Ale nie, ale jest, dobrze, że jest, jest. Ale mówię, to już nie dzisiaj, resztę do tego wrócimy. Mam nadzieję, że za tydzień. Wszyscy wygooglują w tym czasie, Marian. Tak, no to trudno faktycznie. Dobra, dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Dobranoc. Dobranoc.